Witam na kanale Fun City, z tej strony Szymon i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Cities Skylines. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zaprezentuję Wam swoje miasto, które wybudowałem jakiś czas temu w tej grze. Nazwa mapy znajduje się oczywiście w opisie pod filmem, tak jak wszystkie potrzebne informacje, więc zapraszam. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków ze City Skylines, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Dzisiaj będzie prezentacja kolejnego miasta, które wygląda w ten sposób z lotu ptaka. Miasto nie jest duże, ma około 35 tysięcy mieszkańców, ale i tak Wam pokażę, bo bardzo fajnie wyszło. Miasto nazywa się Awal Kizowice, ponieważ tą mapę zobaczyłem na jednym z odcinków u Awalkiza, więc postanowiłem, że też spróbuję trochę w swoim stylu wybudować na niej miasto. I udało się. Miasto naprawdę bardzo mnie się podoba. Zarabianie mamy oczywiście włączone. Zarabiamy 13 tysięcy przez przemysł tutaj rolniczy z DLC Industries, który wygląda w ten sposób, prezentuje się ta strefa. Mamy dosyć dobry dojazd, jeżeli chodzi o autostrady. Tu mamy takie rondo a la turbinowe przy pomocy moda Movit wykonane, też fajnie to wygląda. Tu mamy autostradę, która łączy się z tą częścią miasta oraz z tą częścią miasta tutaj. To jest taki fajny zjazd zrobiony, taki, no, może być, tyłka nie urywa, no ale jest, ludzie korzystają, także jest spoko. Tak, tu jest takie, można powiedzieć, że centrum miasta póki co. Na mapie nie ma w ogóle stylu budynków gęstości wysokiej, jest tylko niska gęstość. Postanowiłem, że takie miasto wykonam i też spoko wyszło, spoko wygląda. Mamy masę drzew, które ozdabiają nasze miasto. Same choinki, trochę dziwnie, ale fajnie. Więc tak, tu jest centrum miasta, które tak wygląda. Mamy dojazd do niego przez takie duże, wielkie rondo. Idą tory, jest również dworzec kolejowy, na którym zatrzymują się dwie linie. Jedna, która idzie dosyć daleko. Tutaj sobie idzie, przechodzi i kończy się. Tu idzie, tu i się kończy tutaj na tej takim cypelku. A druga sobie idzie stąd i kończy się na tej wysepce w tym miejscu. Tak wygląda w ogóle wyspa. Jest tutaj na niej styl jedynie europejski z DLC European Suburbia oraz troszkę DLC, to znaczy DLC. W sumie to DLC. Tutaj te budynki z Green Cities, samowystarczalnej, niskiej gęstości. Oczywiście są też drzewka, parki i to bardzo fajnie wygląda. Mamy autobusy porobione, w całym mieście jest tych linii nawet sporo, z tego co widać. Dosyć dużo osób korzysta, najmniej chyba na linię szarą, która idzie już nie wiem gdzie, bo dawno nie grałem na tym mieście. Gdzie ta linia idzie? Aha, to jest ta miasta, która... miasta. Ta linia, która idzie tutaj w góry i tutaj, aha, okej. Okay. Także no, to w sumie się nie dziwię, bo... mało kto korzysta. Tu jest taki, można powiedzieć, że dworzec na trzy linie autobusowe, które się tutaj zatrzymują. No i tak wygląda taka osada w górach, pierwsza. Tu jest taka druga. Kiedyś może gdzieś tam jakaś kolejna. Na razie nie ma. Tu jest podjazd pod górę, taki dosyć łagodny. Tory, jakieś tutaj takie trochę wąskie gardło, jakieś budynki, parkingi porobione. Autostrada. No i tutaj mamy strefę przemysłową, która jest trochę budynków poopuszczanych, ale to można szybko załatwić. Także spoko. Tutaj sobie idzie właśnie ta linia żółta. Tutaj ma przystaneczki.
Tutaj na w tym miejscu też również jest przystanek kolejowy, tu jest tunel pociągnięty, tu jest kolejny dworzec. Następny jest tutaj przy dosyć dużym, przy dosyć dużej strefie z DLC Campus. Mamy tutaj Akademię Sztuk Pięknych. No i tu mamy z DLC również, z DLC Industries, strefę rolnictwa, boże, rolnictwa, przemysłu leśnego, taka bardzo długa. Jest dworzec, znaczy port towarowy, na którym są korki, no ale to jak zawsze. I masakryczne korki do strefy wypoczynkowej bodajże. Sprawdźmy. Oczywiście, tu jest strefa wypoczynkowa w tym miejscu, zaraz wam pokażę w ogóle. Tu jest strefa wypoczynkowa, która generuje straszne korki, straszny ruch. Dobrze, że jest dworzec, stacja kolejowa, która ma aż tylu pasażerów w tygodniu. Gdyby jej nie było, to nie wiem, jakby tutaj wyglądał ten korek, byłby chyba gdzieś, kurde, dotąd. Mam też tutaj autobusy oraz tramwaje, które sobie tutaj kursują na tej wysepce, znaczy na tym półwyspie. Tutaj sobie, tutaj się, tu jest pętla na rondzie oraz tu jest pętla również na rondzie. Mało kto korzysta z tych tramwaji, ale tak mówię, zrobię, bo nigdzie tramwaji nie mam, to niech będą chociaż tutaj. I dalej jest tutaj strefa mieszkalna z budynków oczywiście europejskich. No i tak to się wygląda. Tutaj są takie dwie wysepki, w sumie to niby dwie, ale jest, tylko jedna jest trochę zabudowana budynkami z DLC Green Cities, samowystarczalne. Tutaj jeszcze nic nie wykonałem. Widzę, że tu mamy bardzo ładny statek, który się... który chyba lewituje, no ale dobra, to już tam nie będę w to wnikał. Może jakieś widmo, może go tam wcale nie ma. Ciekawe. No i tutaj jest taka kawałek drogi wypuszczonej na tą wysepkę. Tutaj będzie kiedyś jakaś też strefa, może mieszkalna, może wypoczynkowa. Tutaj też. Tutaj jeszcze nic nie jest zrobione. Jest tylko takie, tylko taka strefa z budynkami zwykłymi. Tu jest park, główny park miasta. Sprawdzenie, tak, akademickie, ok. No i tak wygląda tutaj ta strefa mieszkaniowo-handlowa, oczywiście z dworcem kolejowym linii takiej turkusowej. Mamy drogę wypuszczoną, więc jeżeli byście chcieli, to oczywiście mogą być odcinki z kontynuacji budowy tego miasta, czemu nie? Zobaczymy, co tam, jaki będzie odzew, czy będziecie chcieli, czy nie. No i tutaj się linia kończy, tak jak już mu mówiłem. No i tak wygląda tutaj ta strefa. Bardzo fajne miasteczko, mamy tutaj też jakiś sklepik, hipermarket zrobiony, elegancki. Tu jest taka też taki półwysep, takie coś z budynkami samowystarczalnymi. Też to myślę fajnie wygląda, te drogi fajnie porobione. Drzewka, jakieś też krzaczki, fajnie to wygląda. Tu jest Politechnika, taka duża, mniejsza niż ta. Tu jest Akademia Sztuk Pięknych, a tu jest Politechnika. Też to fajnie wygląda z tymi drzewkami, moim zdaniem. Krzaczki, spoko. Uczy się na niej tutaj prace naukowe. Studentów jest 390 około. A w akademii mamy 980. Szkolnictwo wygląda w ten sposób. Szkoły podstawowe są dostępność dobra, każdy już w podstawówce był. W szkole średniej również dostępność jest dobra, tak w miarę każdy był, nie jest na czerwono jakoś zbyt dużo. No tutaj, bo dopiero się wybudowali, przed zapisem gry tutaj się wybudowali. Grałem dawno, więc... ale się wybudowali tutaj też niedawno. Uniwerek jest, prawda, pojemność 14 tysięcy osób około. Uprawnieni 2700, także spoko. Linie autobusowe i tutaj transport, to już wam pokazywałem. Mamy również dwie linie promów tutaj, żeby można było też dostać się z tej części na tą wyspę, żeby nie musieć jechać dookoła tą drogą.
tylko można promem, zawsze trochę szybciej, oraz jest również połączenie promowe tutaj z tej przystani głównej. Tutaj sobie idzie, tutaj się zatrzymuje na tej wysepce z domkami samowystarczalnymi i idzie sobie. Tu jest przystanek, tu jest i tutaj jest taka linia. Ktoś tam zawsze tą linią płynie, niezbyt dużo, ale jest. No i tak, tu jest takie kolejne centrum, Tysiąclecie. Tak się nazywa dzielnica. No tu już jest trochę więcej budynków, takich trochę jakichś większych. Mamy tutaj centrum handlowe jakieś większe, jakąś bibliotekę, jakiś, prawda, tutaj pomnik katastrof, dużą szkołę. I tak to wygląda. Mamy też tutaj linie autobusowe poprowadzone w taki oto sposób. Tak, tu jest taka autostrada, która sobie łączy strefę przemysłową, żeby trochę było szybciej, sprawniej i w ogóle. Tu jest ten sposób. Tu jest coś takiego. I tutaj mamy takie fajne porobione nabrzeża, drogi, które idą nad drogą poniżej. Tu jest przystanek autobusowy, kładki, żeby sobie mogli ludzie dojść do przystanków. Tak samo jest tutaj z tej strony. Elegancki wjazd na autostradę, tutaj płasko zrobiony, elegancko, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj są też takie nabrzeża, trochę wyregulowana rzeka, żeby tak się nie rozlewała, tylko żeby sobie płynęła w korycie. Dlatego właśnie zastosowałem nabrzeża w tym miejscu. No i tu jest taka też mała strefa z budynkami samowystarczalnymi. Oraz lotnisko, małe lotnisko. Właśnie coś wylądowało z 55 pasażerami, no zawsze coś. Tutaj już linii autobusowej nie zrobiłem póki co, ale może będzie kiedyś. No i tutaj sobie idzie autostrada. To jest taka strefa, również taka z budynkami. Jakieś tam spalarnie śmieci, bo musiały być, dwa centra recyklingowe, siedzibę służb, poczta, elektrownia, no i parkingi oczywiście porobione dla pracowników. Tutaj piękne rondko. No i tą strefę, którą już wam pokazywałem. I tutaj takie połączenie z torami, trochę ostry zakręt tramwajowy, ale jak widać, pociągi sobie dają radę bez problemu. Także spoko. Takie połączenie, żeby się tutaj pociągi nie zapychały, więc są takie tory porobione osobno. Też to myślę, że nawet fajnie wygląda, gdyby nie ten zakręt taki ostry, ale spoko jest, mi się wydaje. Są brameczki porobione. Tutaj takie zwężenie drogi. Takie, że niby jakieś roboty drogowe tam robią pod spodem jakąś drogę i tutaj musieli zwężyć. Też to, no tak średnio wygląda, ale nie chciało mi się na moim starym kompie pobierać modów, obiektów, bo byłyby jeszcze większe lagi. Byłoby 2 FPS-y, a tak było 5, także zawsze lepiej. No i to tutaj wygląda w ten sposób. Tutaj jeszcze nic nie ma. Coś może będzie w kolejnych odcinkach, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. To coś się tam wykombinuje. Tutaj sobie idzie autostrada w ten sposób. Oryginalnie gdzieś w tym miejscu było rondo, ale jednak to zrobiłem w ten sposób, żeby było równolegle, bo tak lubię. Tak, no i tutaj mamy taką jeszcze strefę z nabrzeżem oczywiście. Strefa z budynkami europejskimi. Tory przez środek. Trochę wygląda jak linia tramwajowa, ale... Ale... Przy torach również można mieszkać. No i mamy dworzec. Tutaj jakąś fabrykę mebli, bo mamy tutaj akurat drewno produkowane, więc spoko. No i to chyba byłoby na tyle z prezentacji tego dosyć małego miasta. Nie ma tutaj za bardzo co jeszcze pokazywać. Tak się jeszcze patrzę, co tutaj jeszcze wam pokazać. Tu już wszystko wam pokazałem. Także myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli byście chcieli więcej, to oczywiście łapka w górę, komentarz. Zachęcam również do subskrypcji kanału po więcej odcinków. I zachęcam również obejrzeć moje poprzednie odcinki ze Cities Skylines, z GTA 5, czy na przykład z OMSI 2. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się. Cześć.